wszystkich. Do naprawy otrzymałem takie oto radio, czyli Onwa. Radio starsze, leciwe. W paczce były również dwa radia dla mnie na części. Klient to w ten sposób opisał. Alanik jeden i drugi to jest Alan 48+. Też na części. Bardzo dziękuję za radiotelefony. Odłożę je na bok. Natomiast tu mamy radiotelefon z takimi przewodami zasilającymi, plus, minus. Podłączę, wypróbuję. Plus i minus podłączony. Teraz jeszcze antena. I można uruchomić radio. Jak słychać, głośnik szumi, radio kanały zmienia, zobaczymy jeszcze, czy jest nadawanie, o, jakieś dziwne odgłosy, ale patrzę na mierniku mocy, niestety radio nie emituje żadnej mocy wyjściowej, natomiast jeśli chodzi o odbiornik, to przy podłączonej antenie i maksymalnej sile głosu, to tu głośnik to powinno aż rozrywać, a jest cicho. No nic, rozkręcę, zobaczę, co tam się dzieje w środku. Radio mamy już rozkręcone. Można zdjąć obudowę. Z tej strony wygląda dosyć przyzwoicie. Z tej strony widać już, że głośnik był wymieniany. I zresztą, o, może w ten sposób przewody króciutkie. A radio w środku tak wygląda. Właściciel tego radia napisał mi informację, że to radio próbował już sam naprawiać. Wymieniał tu jakieś kondensatory. Może w ten sposób zrobimy. Wymieniał tu jakieś kondensatory, że ścieżka jest gdzieś przerwana. Ale trudno mi w tej chwili tak wzrokowo ocenić, gdzie i co było robione. Musiałbym tu dokładniej się przyjrzeć. Natomiast z własnego doświadczenia mogę powiedzieć w ten sposób. Jeśli brak odbioru i brak nadawania, to zazwyczaj w tego typu radiotelefonach, bo pomimo, że to się nazywa Onwa, to jest to bardzo bliźniaczy model do Alana 100+, Alana 199. Są to tego typu pochodne radiotelefony. I jeśli nie było nadawania ani odbioru, to zazwyczaj odpowiedzialny był za to generator, który znajduje się w tym miejscu. W tym miejscu się znajduje generator. I trzeba sprawdzić ten generator, czy on działa, a przede wszystkim posprawdzać zimne luty. Ponieważ częstą usterką tych radiotelefonów i mankamentem było to, że po jakimś czasie niestety wychodziły zimne luty właśnie tu w generatorze i radio, pomimo że wyświetlacz świecił, głośnik szumiał i radio zmieniało kanały, to nie było ani nadawania, ani odbioru, ponieważ luźno elementy wisiały sobie w powietrzu, nie były dokładnie przylutowane, no i niestety nie działał generator. Natomiast wzmacniacz MC działa. Jak się dotyka palcem do wzmacniacza, to słychać takie brumienie, także wzmacniacz małej częstotliwości sprawny, natomiast trzeba... O! Mieliście przykład.
Dotknąłem palcem i już radiotelefon zaczął mocniej szumieć. A jeszcze wcisnę nadawanie. Nie, nadawania nie ma. No nic, muszę teraz posprawdzać wszystkie luty. Najlepiej w tej chwili rozlutować. Przede wszystkim tak, posprawdzam sobie pod lupą te wszystkie luty w generatorze. Następnie, jeśli znajdę jakieś zimne luty, to profilaktycznie w zasadzie należałoby rozlutować wszystko i zlutować ponownie. Obejrzałem płytkę pod lupą i znalazłem kilka podejrzanych lutów, a to między innymi jeden z takich właśnie zimnych lutów. Tak on wygląda. Ten element wisi sobie w powietrzu i nie dotyka do płytki. To po prostu nie ma prawa działać. Najlepiej teraz rozlutować cały generator, odessać cynę starą i ponownie zlutować wszystko. I sprawdzić. Rozlutowałem to całe miejsce, zresztą widać, i ponownie wykonałem lutowanie. Teraz można będzie podłączyć radiotelefon i wypróbować. Podłączę antenę. Teraz radio szumi prawidłowo. Wcisnę jeszcze nadawanie. Zobaczymy, czy będzie z radia wychodziła jakaś moc. Jest. Nadajnik działa. Podłączę jeszcze miernik mocy i wypróbujemy, jaka tu będzie moc w tej chwili tego nadajnika. Nic nie ruszałem na razie, oprócz tego tylko, że wykonałem luty tu na generatorze. Można postawić miernik i wypróbować, jaka będzie moc wyjściowa. Trochę światełka damy. Wypróbuję. Nie mam niestety generatora do tego radia. Nie mam takiego podłączenia. 3,5 W. Zobaczymy z modulacją. Ola! Powiedzmy do 6 watów. Jeszcze raz. Ola! No, raczej mniej niż do 6 watów. Ale modulacja jest, nadajnik działa. Za chwilę jeszcze sprawdzę, jaka jest częstotliwość pracy nadajnika. Ale odbiór jest, nadajnik działa. Czyli wystarczyło jedynie poszukać zimnych lutów, pousuwać i radio jest sprawne. Radio już jest naprawione. Dodatkowo, oprócz naprawy, wymieniłem przewód zasilający, bo poprzednio taki właśnie był. Teraz jest normalny przewód, taki jak powinien być przy CB radio i z wtykiem zapalniczkowym. Można teraz uruchomić radio. Jest w tej chwili podłączone do anteny poprzez miernik mocy. Dodatkowo zrobiłem jeszcze klientowi niewielką, powiedzmy, niespodziankę, a w postaci takiej, że radio ma teraz trochę większą moc,
Natomiast zobaczymy jeszcze z modulacją. Ola! Do 14 W mocy w tej chwili dochodzi takie małe, skromne radyjko. Sprawdzimy jeszcze, jak ono działa. Koledzy, sprawdzam radio po naprawie, czy mnie słychać? No i super, jak mnie słychać dobrze, to dobrze. A skąd mówię? Jestem przy Rondzie Wiatraczna. Ale tam chyba jednemu coś buczało troszeczkę. No nie przeszkadzam, szerokiej drogi życzę. Radio sprawne, panie kliencie. Wystarczyło znaleźć zimne luty na płytce, także obeszło się bez wymiany żadnych podzespołów. Życzę wszystkim jak najmniej tego typu usterek i pozdrawiam.